Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o narzędziach medycznych. Tak się składa, że no, trudno powiedzieć, że mam jakieś korzenie medyczne, ale ponieważ mój dziadek i ojciec byli farmaceutami, czyli medycyna nie była, powiedzmy, im obca, i ja od wielu, wielu lat, jak spotkam na swojej drodze jakieś ciekawe narzędzie medyczne, to staram się je sobie zatrzymać. No, też ważne jest to, że zajmując się tymi rzeczami, trzeba mieć wiedzę. No i na przykład bardzo pomocne są mi takie dwie książki. To jest na przykład katalog firmy z Berlina, która robiła narzędzia chirurgiczne, ginekologiczne i ortopedyczne. Ten katalog jest z 1930 roku. I tak jak pan Windler robił te, tu oczywiście mamy, jak ten pan wyglądał i tak dalej. No i proszę zobaczyć, że w takim katalogu mamy, że tak powiem, cały komplet, i to jest ważne, że te rzeczy są fachowo nazwane, różnych, różnistych narzędzi. Oczywiście na każdej stronie coś tutaj się dzieje, coś tutaj jest pokazane, na przykład świetne jest takie stare urządzenie do przetaczania krwi. Są różnego rodzaju rozwieraki przy operacjach chirurgicznych i to jest właśnie ważne, że to wszystko jest bardzo ładnie opisane, tu takie różne narzędzia. No, trzeba przyznać, że niektóre wyglądają strasznie, no ale tak się składa, że one są przez to bardzo, bardzo praktyczne i można, powiedzmy, przy pomocy takiego katalogu, że tak powiem, coś się zorientować, co do czego służy, jak się fachowo nazywa. Tak jak wspomniałem, mam dwie takie książki. Tutaj mamy znowu podręcznik dla osób zajmujących się instrumentami na sali operacyjnej, i też jest to bardzo, bardzo ciekawy katalog, wydany w 1938 roku. No i też tutaj mamy oczywiście troszeczkę część opisową i mamy takie piękne tablice, gdzie jak się dokładnie nazywa. Jak ktoś ogląda takie seriale medyczne, to zawsze jest ciekawe, skąd ta pielęgniarka, instrumentariuszka wie, co doktorowi podać. Ale no, jak ktoś jest biegły w swoim zawodzie, to na pewno sobie daje radę. I tutaj też są właśnie te wszystkie różne dziwaczne narzędzia. A ja muszę przyznać, że ja te niektóre narzędzia nawet używam, ponieważ w zegarmistrzostwie niektóre takie chirurgiczne szczypce i różne inne rzeczy są bardzo, bardzo przydatne. Tu jest na przykład pokazany cały taki zestaw od razu z chustami. W każdym razie jest tutaj wszystko pięknie i tak właśnie wygląda, jakby to powiedzieć, stanowisko siostry, która zajmuje się instrumentami przy chirurdze. Oczywiście są tutaj różne, różniste opisy i naprawdę jest tutaj, w zależności od zabiegu, trzeba mieć przygotowany odpowiedni komplet tych narzędzi. No i to jest, że tak powiem, literatura. A tutaj chciałbym Państwu pokazać parę przedmiotów, które już mam jakiś czas. To jest na przykład bardzo piękny, taka podróżna menzurka, takie naczynie do dokonywania badań, że tak powiem, medycznych. Tu oczywiście mamy bardzo ładny, stary termometr we takim przewoźnym futerale. No, bardzo ciekawe, bardzo tajemnicze jest to. Proszę zobaczyć, piękne skórzane etui. To się tutaj otwiera i w środku mamy taką maseczkę, którą się kładzie na nos pacjenta, później się na takie waciki nalewa eter i się pacjenta usypia, czyli to jest niezmiernie ważne, żeby, jakby to powiedzieć, nie dać się operować żywcem, tylko być dobrze uśpionym. No też bardzo ciekawe urządzenie, nie wiedziałem długo, co to jest, ale sobie sprawdziłem. Jest to taki przyrząd, który mierzy częstotliwość skurczy przy akcji porodowej i dzięki temu lekarz też już wie, że już niedługo pojawi nam się nowy obywatel. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. No, bardzo lubię też takie ortopedyczne różnego rodzaju macki do pomiarów. One się niektórym mogą bardzo, bardzo źle kojarzyć, ale jest to bardzo ciekawie, fachowo zrobione. No i też one są bardzo, bardzo precyzyjne. Mogą być zabezpieczone, żeby się nie roztwierały. Można dokonywać jakichś pomiarów. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście te wszystkie narzędzia, jak mają być używane
zgodnie z przeznaczeniem, to muszą być wysterylizowane, czyli mamy na przykład takie urządzenie jak to tutaj, które właśnie teraz okiem kamery pokazuje i jest to taki jakby przenośny polowy sterylizator i dzięki temu wygotowane w wysokiej temperaturze wody te narzędzia są sterylne. Tutaj na dole możemy zobaczyć takie pudełka charakterystyczne dla, no kiedyś to się mówiło dla cukrzyków, bo bardzo często insulinę ludzie sobie sami w domu podawali i to są właśnie takie pudełka, w których są zestawy do robienia zastrzyków. No i proszę zobaczyć, no, jakie te narzędzia potrafią być ładne. Proszę zobaczyć, jaka piękna wiertareczka do robienia otworów w kości, no, do trepanacji czaszki. Jest takie specjalne urządzenie z wymiennymi końcówkami, gdzie się robi dziurę w czaszce, żeby się można było do mózgu dostać. Są oczywiście różne, różniste takie szczypce, które są do ucinania tego, co trzeba uciąć. No, jeżeli chodzi o laryngologicznie, to bardzo często tam w ucho czy w gardło można zajrzeć przy pomocy takiego właśnie i szkła powiększającego, a jednocześnie latarki. No, muszę przyznać, że tak tych wszystkich narzędzi może nie będę tutaj Państwu pokazywał, ale w każdym razie o, tu jakiś taki też rozwierak w przypadku operacji, jak wspomniałem, zegarmistrzowskie. To są takie szczypczyki, które są zaciskowe i bardzo często je używam przy klejeniu, przy naprawianiu czegoś, a te lubię bardzo, bo proszę zobaczyć, jak one się ładnie otwierają, czyli można gdzieś w jakiś mechanizm, a naprawiam zegarki, wejść i coś tam podać, dołożyć. Jest to bardzo wygodne. No, oczywiście musi być taki też młoteczek, bo jak się ma dłuta i się dłutuje jakąś kość albo ząb, to trzeba go troszeczkę tutaj popukać. No, mamy kolejne różne takie, o, tu też takie nastawne rozwieraki przy operacjach. No, a to naczynie, w którym to wszystko mam, to jest też sterylizator. To jest po prostu, tam na dole jest woda. Te całe naczynie jest napełnione wodą, te wszystkie naczynia w temperaturze 100 stopni się sterylizują, później się tą wodę wylewa i siostra instrumentariuszka może z takiego naczynia, z takiego sterylizatora wyciągać narzędzia gotowe do pracy, także nawet narzędzia medyczne mogą być też ciekawym działem kolekcjonerstwa. Dziękuję.